Co za talent! Już dostrzegłam, że kolejni uczestnicy biegną do nas. Na pewno mają talent. Co za emocje, co za emocje. Cześć, witamy Was tutaj u progu. Chodźcie razem z nami. Czekaliśmy na Was. Kolejne osoby już do nas przychodzą. Co nam zaprezentujecie? Ja zaśpiewam piosenkę, taką dosyć wzruszającą tym razem. A ja z kolei będę próbować Was rozruszać. O, ale występujecie osobno? Tak. Zapowiada się ekscytująco, zatem zapraszamy. Ahoj marynarze, zapraszamy Was w nasze skromne progi. Na pewno znajdziecie tu niezły skarb w postaci rad naszego jury. Nikola, świetne włosy, witamy serdecznie. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę Was z takimi włosami i siebie też. Super. Nikolu, opowiedz nam o sobie parę słów. Skąd przyjechałaś i co, bo rozumiem, że będzie śpiewane. Proszę, prosimy. No to wszyscy mówią w sumie na mnie Niki. Super. Taki też jest mój pseudonim artystyczny, ponieważ jestem artystką, tworzę własne piosenki. Świetnie. Trzy już są wydane i kolejne w drodze. Bardzo się cieszymy. Co zaśpiewasz? Swój numer autorski w takim układzie, czy nie? Nie, dzisiaj przyszłam z coverem. Czemu? No bo ewentualnie na dalsze etapy będę mieć petardy. No tak, moje no własne. Tak, bardzo słusznie. Tak, więc dzisiaj stwierdziłam, że przyjdę z czymś bardziej emocjonalnym. Co to będzie? Coverem. To będzie Aniołom szepnij to od Sanach. Super. No to kochana, trzymamy kciuki, brawo od jury i lecimy. Ile ja bym dała, by widzieć Ciebie znów? Ile niewypowiedzianych mam w głowie słów? I czy nie zimno, czy nie zimno Ci tam? Tak mało dałeś sobie szans. Już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem Twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Co mi tutaj po tym, że będę Ciebie chcieć? A może niebo chciało Cię bliżej mieć? A teraz zimno, zimno bez Ciebie. Już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem Twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Ja będę czekać, nie bój, nie, nie bój, nie. Ja będę wołać, wołać Cię, wołać Cię. Ja będę prosić, by jeszcze raz zobaczyć Twoją twarz. Brawo. Brawo. Dorotko, zacznij proszę.
Ja zacznę, bo mnie tutaj zaciekawiła jedna bardzo rzecz. Krótko o sobie. Napisałaś, najnowsza piosenka ma tytuł Sushi. Twoja piosenka. I myślę, że jest to moja najlepsza. Mhm. Jest możliwe, żebyśmy ją dzisiaj usłyszeli? Chociaż kawałeczek. Tak, pewnie. Chociaż kawałeczek. A kapella. A kapella, oczywiście. Okej. Okay. Trochę tutaj chłodno, zimno mi, bez kurtki na stacji. Sama siedzę, bo pociąg uciekł mi, zabrała. O, jest podkład! Mamy podkład. Dzięki. Tutaj chłodno, zimno mi, bez kurtki na stacji. Sama siedzę, bo pociąg uciekł mi. Zabrałam manatki, ciemność kryje moje łezki dziś. Przysypiam, nie wstaję, wypadałoby tak wrócić dziś. Lecz po co tak kłamie? Nie mam do kogo wracać, za późno by przepraszać. Zamawiam sushi dziś na wynos, bo nie chcę sama siedzieć tam. W restauracji okna biją krople deszczu głośno, tak trzeba spadać późno już. Wycieram rozmazany tłuszcz, uciekam hen, bo głupio mi tak stać. Kiedy ty odchodzisz, ja nie mam siły gonić. Nie mam. Wspaniale. Siły gonić. Brawo. Chylę ci czoło. Naprawdę, chylę ci czoło, że w wieku 17 lat tworzysz swoje piosenki i naprawdę super się ich słucha. Brawo dla ciebie. Dziękuję bardzo. Niki, ale chyba jesteś wielką fanką Zosi, prawda? Sanach. Tak. Tak. Słychać. Kochana, ale swoboda, ogromna swoboda w wykonaniu publicznym, więc no... No cóż, kariera przed tobą, no tyle ci powiemy. Wiesz, co robisz, tak jest. Julia, czy coś dodajesz? Nie. Wszystko wiemy. Wszyscy, którzy to słyszą i widzą, wiedzą. Dziękuję co. Bardzo. Brawo, gratulacje, jesteśmy na tak oczywiście. Bardzo mi miło. I, o, dziękuję. I jak było? Chcieli, żebyś zaśpiewała jeszcze jedną piosenkę. Czy to z tego powodu, że coś im się w pierwszej nie podobało, czy dlaczego tak było? Nie, to przez moją ankietę, ponieważ powiedziałam, że tworzę własne piosenki, a moja najnowsza Sushi jest według mnie najlepsza, więc jeżeli powiedział, no to skoro tak, to zaśpiewaj, no to ja mówię, dobra, i zaśpiewałam drugą piosenkę. No i jak ta druga piosenka im się spodobała? No myślę, że byli pod wrażeniem, zresztą to powiedzieli, że bardzo fajnie, że w ogóle też w takim wieku młodym robię takie rzeczy i że kariera przede mną, tak powiedzieli, także super. Super, mam nadzieję, że do zobaczenia w finale. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. I takich właśnie pozytywnych osób szukamy. Co za talent! Na, 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 na.